Witam, witam w nowym odcinku. Zagrajmy w Cyber Knight. W poprzednim odcinku naprawiliśmy napęd naszego statku. Naprawiliśmy napęd naszego statku i zgodnie z obietnicą zobaczymy, co się dzieje na południowym planety. Podobno jest tam jakaś baza, z której operują roboty porywające ludzi. Jeszcze pamiętam, co zrobimy w Rexie, miałem poprawić opcję. Czyli rakiet, dobra, wieloatakowy. Granatnik zwykły jest całkiem mocny. I pocisk pasowy, ok. Jesteśmy i faktycznie jest tu jakaś baza, co tam w środku jest. No właśnie. Musimy znaleźć centrum sterowania i je rozwalić. Tutaj przed nami są jakieś szyny. Niektórzy może przeczuwają, co to może być. Dobra, na nich ataki obszarowe się nie nadają, więc jedziemy z broni. Aj. Mała maszyna robocza, ha. Pozamiatane. Raczej nic z tego nie będzie, ale jak wiadomo, zawsze warto wziąć jedną część więcej. To oczywiście są transportery. I oczywiście niektóre mapy będą je solidnie wykorzystywały. Pojedyncza wielka stopa. Spróbujemy garnika zgarnąć. Mamy 10 granatów na pole. Po to się mają marnować. Mam nadzieję, że jednak się będą pojawiały też inne stwory, ponieważ dotknął części chyba tylko z Bigfoota i z Bargolty zgarnęliśmy, a jeszcze są tutaj Replahorny i Gremliny. Ok, szukamy rdzenia. Na zachód. To jest tutaj ta lokacja w podwójnym diamencie. Tak, gdzie są trzy rdzenie koło siebie. Oczywiście trzeba najpierw znaleźć tam dojście. A dojście jest takie, że trzeba wejść między te dwie szyny transportowe i środkiem się ostrożnie przesuwać. Ok, replahorny. Tutaj znowu obszarowo. Mógłby być celniejszy. Dobrze.
zachciał nie umiera ponaprawiać. Zajmę się tym Kiri, bo ona chyba jest ma level do tyłu. Przydaje się exp za naprawę. No niestety Winner jest bardzo delikatny. W następnej misji może spróbuję trochę szeryfem polatać. Dopóki nie znajdziemy lepszych nawaczelnia. Okej, teraz tak jak mówiłem. Leczenie może tylko dowódca się zajmować w tym składzie. Okej, teraz tutaj trzeba bardzo ostrożnie, bo oczywiście jeden zły krok nas cofnie do samego początku. Tak. Dobra, zawalimy rakietami. Trzeba się ich szybko pozbyć. Jeden z głowy. Duża wyrzutnia jest strasznie fajna. Niestety nie każda maszyna może ją nosić. A te też są całkiem spoko, ale znowu granaty mają taki minus, że są niezbyt celne. Tutaj tego nie widać, ale jak w walce z bossami granatami spróbuję kilka razy z rzędu, naprawdę potrafi wkurzyć. To chyba strażnik. No, strażnik. To jest jedna z niewielu gier, gdzie dźwięk wulkanów jest całkiem realistyczny. Faktycznie w realu już nie takie pierdzenie. Oczywiście karabiny maszynowe akurat mają trochę inny dźwięk. Kiri dostaje więcej ekstra, bo jest już 3 poziomy do tyłu. Okej, teraz co? Żeby się nie okazało, że będę musiał wyjść i wejść znowu z drugiej strony. Teraz tutaj trzeba się rozprawić. Pięknie. Nadal żadnych części z rapachu. Okej, tutaj mnie chyba cofnie na początek. Wójty tutaj. O, fajnie. I teraz mogę pójść tędy. I tutaj wejść do radzenia. Jestem rozczarowany trochę. Jestem rozczarowany.
rozczarowany trochę bardziej. Ok, teraz trzeba się trochę skupić. Zaraz mi replachron podejdzie. I zrobimy tak. Wejdziemy w zasięgu melee. Chociaż tytan jest tragiczny, to powinien jakoś sobie poradzić jeszcze na tych wrogów. I kastupa podejdzie. Tutaj tak. Tutaj z pasowego replachorna straszy, bo nie wiecie, w tym minigam. A jednak sobie poradzi. Bez taktów, proszę. No. 2 HP. Ten counter rate naprawdę. Aha, ma, dobra, zmieniłem broń. Jej. No zostały tylko greminy. Ich może tutaj nawet w ogóle nie być. Dobra. Próbuję mi uciec, bo wielka stopa naprawdę. Okej. Dobra, jak można zgadnąć, za chwilę będzie walka z bossem, bo oczywiście rdzeń nigdy nie byłby niechroniony. Ponaprawiamy się. Nawet jeden punkt minera będzie ważny. Ta maszyna jest delikatna, ok. I wbijamy. To rdzeń. Pokwór, walka z bossem. Tak, z przodu mamy 3 wielkie stopy, z tyłu Rakshasa. Rakshasa jest chyba niewrażliwa na rakiety, dlatego tam będę podchodził malutku Rexem i spróbuję namieszać mieczem laserowym. Rakshasa, przypuszczanie, ma bardzo mocne ataki zasięgowe. Nie pamiętam dokładnie, ale tak mi się zdaje. No właśnie. A propos tych ataków zasięgowych. Teraz jak powinien zdobyć dość do Rakshasy. Ja tymczasem tutaj idę tak. I tak, i walkę na tym się śmiało. No, nie jest nieprawidłowo. Ale to. Dobra.
Tutaj, jak można łatwo zauważyć, przeciwnicy są naprawdę niebezpieczni. Bo sobie mogą naprawdę dużo HP urwać. Dobrze. Aha, Rakshasa chyba nie ma za broni takiego zasięgu, no to jest w tej chwili w walkach chyba wygrana. Zobaczymy. Jest granata, paskudę. Na razie bronie normalne zasięgowe nie są dość mocne, więc w ten sposób obijamy się. Jest, no części, świetnie. Patrząc, jaki Rakshasa miał atak, chyba Winner dostanie nową zabawkę. Rdzeń zniszczony, świetnie. Naprawiamy wszystko. Laboratorium przede wszystkim, tak, analiza wielka stopa, już nic nie będzie. Replachor. Nowy podzespół celność. Termiczny, o fajnie, Winner dostał coś fajnego. I Rakshasa. Mirror Shield. Aha, to będzie lustrzana tarcza, daje odporność na ser. Jeszcze trzeba zaleczyć. Lustrzana tarcza jest nie opcją, tylko polem. Tak czy siak lądujemy znowu na północy. Hangar. Może od razu wyposażę ich w te pola. Tylko jedno dałem, bo zazwyczaj pola i tak są ważne tylko podczas walki z bossami. Jedyny ich minus taki, że trzeba je ręcznie z powrotem zakładać. Opcje regenerują się same, ale pola trzeba ręcznie wejść znowu i wyekwipować wszystkie zużyte. Ok. No nie, zauważyłem. Jacyś Siklani może będą mogli nam pomóc. Trzeba pogadać z kupcami. To jest cała rasa na Wolf Ring 3. Heh. Dobra, no to lecimy do kupców, zobaczymy co tam się dzieje. I zaraz będzie test jump drive. Skok długi. Świetnie. Naszym aktualnym napędem podprzestrzennym możemy skakać tylko jedno pole w lewo, w poziomie lub pionie. Ok. CD nie, Alvin też nie. BBL, o jest Wolverine. G. I teraz krótki. Mówił, że na trzecim, to lecimy na trzecim.
Sushi, Kopuł, Technologia, Kosmici. Ted nie wiecie jak bardzo. Kupcy są bardzo ekscentryczną rasą. Okej, to są właśnie kupcy. Takie fioletowe, kotowate coś. Różowe. Gehech. Okej, to jest tak naprawdę taka hub world, świat, do którego będziemy często wracali. Tutaj dostajemy misje główne i poboczne. Znaczy, nie wprost dostajemy, ale po prostu będą nam kupcy mówili, że o, coś by chcieli, jak im damy to, to dostaniemy w zamian coś fajnego. Gehech. Tych ichotek były też wersje angielskiej gry. Ciekawe, czy były też japońskie. Cyklani, Alvin 4. A planeta jest pokryta lodem. To jest poważny problem. Tutaj warto z wszystkimi pogadać, bo nie pamiętam, którzy dawali misję w tej chwili, którzy dadzą później. No to powiedziałeś, dzięki wielkie. Radosna pieśń z Jarzeli. Jarzela. Tak. Tak, tylko że do Jarzeli jeszcze kawał drogi. Czerwony kryształ. O właśnie, i będziemy mogli skakać po przekątnej, bo teraz nie możemy. A możemy tylko wylądować tam, gdzie jest jakiś układ słoneczny. Ryline Mepsede. Widzieliśmy przed chwilą Mepsede, kiedy skakaliśmy między systemami. To jest właśnie układ słoneczny, tylko trzeba tam znaleźć planetę Ryline. Kapitalizm. Who? Drewniany powstał z planety Yant. Arif. Siema. No właśnie. Trochę straszne i w ogóle. Okej. Berserkarzy. Okej. W każdym bądź razie wychodzi na to, że te roboty, których bazę właśnie rozwaliliśmy, robią kłopoty na wielu planetach. I teraz tak, mamy w każdym razie dwie misje. Czerwony kryształ z planety Rayline w układzie Mepsede oraz drewniany posąg z planety Yant. Wydaje mi się, że Jans nie ma w tej okolicy. Ej, nie to. Odlot. Tak, dalej nie skoczymy, a tutaj jest tylko planeta Alvin Siklan. Czyli naszym aktualnym krokiem jest skok do Rayline i trzeba zgarnąć czerwony kryształ. Na
szczęście można przyklikiwać animację skoku. No nie wiemy, która planeta to jest Rayline, niestety nie są podpisane, więc musimy każdą po kolei skanować, aż coś ciekawego znajdziemy. Monument 5 metrów. Kościół nam mówił, że czerwony kryształ jest w pobliżu obelisku. To jest właśnie ten obelisk pewnie. Okej, okay, ale tak jak mówiłem, zmienię Winera na Sheriffa. Moduł. Titan, Rex. Sheriff. Unik, mobilność, obrona, taka se, pan coś taki se, walka wręcz taka se. Ale zdobyliśmy jedną z pierwszych broni. Pierwszą bronią, którą zdobyliśmy, jest ręczna wyrzutnia rakiet, która powinna nam pomóc na tej planecie. Jest tak, tarcza, tak. Opcji, mamy dużą wyrzutnię, będzie. I spodajmy lustrzaną tarczę. Na razie się tylko trochę rozejrzymy i wrócę, zostawiłem krem. Tak. Wcześniej nam podpis podpowiedział. To jest faktycznie Rayline. A tamto jest właśnie ten czarny obelisk. Tutaj nie ma neo części, są tylko jakieś dziwolągi. W ogóle co będzie ich raniło, to jest właśnie dobre pytanie. Nie pamiętam, chyba impakty, czyli udarowe bronie tak sobie radzą. Spróbujemy tutaj karabin laserowy. Szybkie to. No. No, bronie udarowe sobie nie radzą. Niepotrzebnie szerifa wziąłem. Zaraz mnie tutaj otoczą. Żeś się nie popisał. Ała. Trzeba trochę opcji, na szczęście mam trochę kwasu. A, jeszcze mnie zablokował. Twarde nie są, ale właśnie są niewrażliwe na bronie udarowe. Dzięki. Ale się, o, wolę mnie tutaj przerobiły skutecznie. Hmm,
Chyba jak chcecie tak się bawić, to będzie taki miecz laserowy i tarcza i prykaj koleś. No. You could have prevented this. No. Zjeżdżaj. No. Dobra, świetnie. Wreszcie. Dobra, nie będziemy tam, może jakiś strażnik siedzi. Aj. O, proszę bardzo, tutaj jednak jest jakiś... Uhu, Minato Nymphadora. Dobra. To tak, opcja... Przetestujemy ich wytrzymałość dużą wyrzutnią. Tamci kolesie pewnie będą chcieli podbiec. I rakieta. Też na drugiego Fragile'a. Się myliłem. Ale nic, to duża rakietnica. Hehe. No. Dobrze, ładnie. Oj, oj, oj. Taka szkoda. Ale tak czy siak zaraz szerifa z powrotem wykopię. Na następnym planecie bardziej się przyda. Pięknie, miało część. Delicious. Nowy stop. Wytrzymałość modułów. Świetnie. Fargalk. Multi wyrzutnia. To jest, wydaje mi się, że alternatywa do wyrzutni rakiet. Broń, opcje. Teraz tak, wyrzutnia rakiet to miałem dotąd. 10 razy 3 udarowe, a multi wyrzutnia 40 multi. Czy to oznacza, że tylko tytan będzie mógł je ubrać? No w ogóle to tak właśnie. Ładnie, ładnie i wracamy do winera. I tutaj opcje, żeby pocieć wyrzutnia rakiet, multi wyrzutnia i multi wyrzutnia. No właśnie, jaki damage ma zwykła duża wyrzutnia rakiet? Setkę. O, to nie ma co zmienić. Dobra.
jesteśmy gotowi. Trochę się rozejrzeliśmy, więc teraz jeszcze tylko się wyleczymy. I zapisujemy to. Do zobaczenia w następnym odcinku.